Witam Was tutaj, cześć, czytam Oizonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Natural Disasters. Dziś zaczynamy od wypadku, który robiłem poza odcinkiem. Jak widzicie, no i gramy przynajmniej bardzo ładnie się udał. Odcinek się pojawi dosyć później i prawdopodobnie następny też się trochę pojawi później, jak już mówiłem. W nowej serii Zakochaj się w Warszawie rowerowej, czy jakoś... Warszawa miasto, które znam na rowerze. Mam trochę teraz problemów i nie mogę cały czas wrzucać nowych odcinków, dlatego pojawiam się trochę rzadziej. Akurat te rowerowe odcinki będą się pojawiać pewnie normalnie, czyli jeszcze nie wiem kiedy, ale chodzi o to, że po prostu z nimi najprościej jest tak, że po prostu cały czas jestem w Warszawie i na rowerze. Prawdopodobnie jestem non-stop, dlatego będzie najprościej. No dobrze, ale lecimy sobie z naszym miastem. Mokotów, Chorzeń, Park Centralny, Farma, Awizynosza, wszystko ładnie wygląda. Nazwałem linie tramwajowe i autobusowe, tak jak chcieliście. W tle słyszycie Radio Cities, ponieważ nie mogliście się dogadać, jakiego radia chcecie słuchać. Tego ja sobie wybrałem, z tych trzech, co były wybrane. I tak, chciałem pokazać, jak tutaj działają nasze linie. Nasze linie działają mniej więcej w ten sposób, że mamy główną linię miasta, to jest autobusowa, 175 osób. Jak dla mnie dużo. No i tramwajowe trochę gorzej, chociaż obydwie dają więcej. Dobrze, no i tak, lecimy sobie dzisiaj, chcemy rozwinąć trochę miasta, ale to najważniejsze. Zobaczcie na nasz budżet. Nasz budżet to 114 tysięcy. Co nam daje możliwość, już niedługo, jakby coś mój stopad dzisiaj leci niezależnie. Tak, na pewno byśmy chcieli postawić to, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Jak? Na pewno to będzie trzeba postawić. Baza helikopterów. Drugi schron. No i niezbędne, jednostka ratunkowa, 150 tysięcy. Chciałbym naprawdę do tego dzisiaj dobrnąć. I zobaczmy, tak, kamień milowy kolejny jest. Czy on dużo nam daje jakichś denerwujących rzeczy? Spalarnia, sauna, wysoki maszt, baza helikopterów policyjnych, duży schron, czujniki sejsmiczne, obserwacja i na wieża pożarowa, przeciwpożarowa i radar kosmiczny, czyli dosyć dużo. Okej, okay, czyli tego dzisiaj byśmy raczej nie chcieli. No dobra, ale jednak mamy dosyć duże zapotrzebowanie na ludzi, więc będziemy szli, jakby tu nie mówiąc, w tym kierunku. Wiem, że mamy nowe drogi, ale na razie nie ulepszam, ponieważ... Tak, na razie później sobie ulepszę, pokażę wam timelapse, jak ulepszałem wszystkie drogi. Na razie róbmy wszystko tak, jak to jest cały czas teraz, ponieważ chcemy dojść do tego, wiadomo do czego, tego budynku. Więc też nie chcę zbytnio wydawać teraz pieniędzy bez sensu. Zaznacz. I tak, tutaj obok tego parku mam nadzieję, że się będą wszystkie budynki ładnie budować. Jeszcze jakąś nową dzielnicę sklepową powstanie. I prawdopodobnie wtedy, kiedy już wszystkie nowe moje sprawy sobie pozałatwiam, pojawi się jeszcze jedna nowa seria na naszym kanale. Już o niej dosyć dużo mówiłem, związana dosyć gruntownie z City Skylines. I to, co się może spodobać, nie będzie tylko nagrywana na PlayStation 4, tylko będą też części z komputera, ponieważ z komputera będę mieć trochę też prostszy dostęp w okresie wakacyjnym. Dobrze, ale tak. Co jest z edukacją naszą? Edukacja się miewa dobrze, dobrze. Szkoły średnie również są dwie, czyli nawet za dużo trochę. Co do policji, no to trochę jest mało więzień, ale na razie więzienia nie będziemy stawiać. Straż pożarna. No tu jest trochę kiepsko, ale na razie nie będziemy nic z tym kręcić. Co do pogotowia. Tak, helikoptery na pewno trzeba nie postawić, bo one dają nam możliwość tam, że już wszędzie latają helikoptery, nie musimy nic kręcić. Tu swoją drogą bardzo ładnie nam miasto się rozwija. I widzę, że coraz bardziej, i to chyba sobie tutaj gdzieś stworzymy, tę nową dzielnicę ściśle handlową. Bo bez niej chyba się nie obejdzie dzisiaj. Jakbyśmy ją ustawili, tak jak ja bym chciał. Czyli tak, po pierwsze standard, robi się ciemno i już od razu lecimy. Oczywiście jest ankieta co do radia, ja może już o niej trochę mniej wspominam, ale to najwyżej później po prostu jej nie będzie, będę sobie sam wybierać. Ale natomiast tak, jest ankieta co do radia, już powinna się dawno pojawić, natomiast teraz od razu wam tu już pokazuję. Mamy nową dzielnicę, tworzymy. To będzie ściśle handlowa. No, a co się zwiąże z nową dzielnicą w tej naszej serii? Możecie wymyśleć nazwę dla tej dzielnicy. Więc proszę bardzo, już
sięgajcie do komentarzy, wymyślajcie jakieś nowe nazwy fajne i lecimy z nową serią. Radio, które słyszycie w tle, no to jest Radio Cities. Jakby ktoś nie wiedział, takie są radia. Jak ja piszę City Skylines, to jest standardowa muzyka. Jest Classic, Cities Radio, czyli to, co jest teraz, Gold FM, którego nie mogę wam puścić, Relaxation Station i Rock City. Dobra. Czemu nie masz wody? Masz już wodę. Właśnie, co do wody, to też trzeba będzie postawić na pewno zbiorniki. One nie są... To jest 25 tysięcy czy 250? Nie wiem. Nie widzę. Za duża odległość. Dobrze, podatki są dobrze. Widzicie, trochę mnie kusi, żeby to wcisnąć. Dobra, a co mi tam? Lecimy z naszym nowym budynkiem. A mianowicie jednostką centralną, jednostka ratunkowa. I tak, jest jeden mały problem tego budynku, jest po pierwsze bardzo duży, ale jest jeszcze jeden większy problem. Znaczy, to nie do tego budynku akurat, ale ogólnie do naszej tej całej serii. Ta seria miała się opierać na tych destrukcjach, co nie? To pewnie wszyscy wiecie. Jednakże, jak może zauważyliście, nasze destrukcje coś nie chcą się pojawiać. Nie wiem, który to jest odcinek, natomiast ilość destrukcji, która była od początku tej serii, jest cały czas zero. Co nie jest dobrą wiadomością, bo jednak chcieliśmy tutaj walczyć z żywiołami, nie bez powodu stawiamy te budynki. Więc nie wiem, możecie powiedzieć, co jest nie tak. Maluzisz. Jakbyście myśleli, że może mam wyłączone katastrofy, to jednak nie, spokojnie, patrzcie, macie użyć katastrof losowych, losowa częstotliwość katastrof, może ja to muszę zmniejszyć do połowy. Może wtedy będą częściej, ale to zobaczmy. Tak. Mamy naszą jednostkę. Tyle problemów. Co można myśleć, wiele problemów. Jednostka ratunkowa jest wyposażona w helikoptery i pojazdy, które transportują ratowników do zniszczonych budynków. Ratownicy szukają poszkodowanych i przygotowują gruzowiska do odbudowy. To jest bardzo ważne. Pojazdy w użyciu 10 i 3 helikoptery. Ok. Nawet na muzyka się zrobiła lepsza. Dlatego i jeśli jeszcze coś trzeba nie w tym odcinku, dzisiaj się zastanawiam, czy wiecie, ten schron kosztuje 74 tysiące, a ten 24. Dobra. To kosztuje 100. 100 tysięcy. 100! Jak to nie stać? Czego mamy? 140. What? Dobra, nieważne. Stać nas na ten drugi budynek, który też jest ważny. Jednostka pompująca. Oni wysyłają ciężarówki do wody. Gdzie by ich postawić? Może też gdzieś obok tego. Taki, według mnie, to jest dobry pomysł. Czekaj. Zaponuję tutaj i obok będą zbiorniki. Nie jestem pewien, czy one wystarczą, ale... Co to? Dobra. I teraz tak. Tu jest takie coś jak zapasy zbiorników wodnych. 6 tysięcy. One muszą się chyba zacząć napełniać, tak? Tak, zaczynają się napełniać. I... Okej. Dobra, czyli... Czekajcie, tak. Ci są jednostka pompująca wysyła ciężarówki z pompami do zalanych budynków. Ciężarówki opróżniają swoje zbiorniki w bazie. Woda trafia do kanalizacji. Okej. Dobrze, to rozumiem. Miasto, zbiorniki rezerwowe przechowują nadwyżkę wody z sieci i zaopatrują miasto w razie niedoboru wody. Zbiorniki pracują automatycznie. Okej, no dobrze, no to świetnie. No i tych tutaj też mamy. Dobrze, trochę nowych budynków postawiliśmy. To jest ważne. Tak, mamy jeszcze coś takiego. To kosztuje 80. I na to nas na pewno nie stać, ale jeśli coś byśmy jeszcze postawili, bo mamy chwilowo pieniądze, no to na pewno będzie schron. Tutaj. Bo oni mają tam jeden, natomiast tutaj by się przydał kolejny. Więc tak, od razu. Puścimy sobie linię. Tą ewakuacyjną. Czemu nie mogę postawić przystanku? A, no tak, tutaj coś jest. Tutaj.
Powiedzmy, że jedziesz tu i tu i wracasz. To jest wasza droga ewakuacyjna do schronu. Z góry mówię, że raczej się nie zmieszczą tam dziś wszyscy ludzie. Ale... Czemu mi się... A, dobra. Stopy się nie zatrzymał, tylko to było. Wiem, coś tam marudziło, rozwin miasto, ale na razie tym się nie przejmujemy. Czemu nie macie wody? I co ważniejsze, czemu nie macie ludzi? Trzeba jeszcze bardziej rozwinąć nasze miasto, stąd jest tylko jeden. Jedna wiadomość, jaką można wysnuć. Dobrze, rozumiem, że to będzie mniej więcej wyglądać w ten sposób. I tu sobie pójdźmy tą dużą drogę, bo ona się tu przyda. Tak, z drzewkami. Why not? Okej, okay. podłączone, wszystko ładnie śmiga. Tak, radio słychać. Ja tu ogólnie wam tylko powiem, że to teraz nagrywam odcinek, to i tak jest tłucz szczęścia, udało mi się to dzisiaj, ten czas jakoś wygospodarować. Natomiast to, co za chwilę będę robić, to jest grill w deszczu. A, takie tam fajne. Naprawdę, ja jeszcze nigdy nie jadłem grillu w deszczu. Znaczy, jeść to jadłem kiedyś, próbowałem coś takiego robić, ale aż tak na żywioła, jak dzisiaj to robimy, to jeszcze nie. I swojego zaczyna się coraz częściej pytać, kiedy będzie filmik z kamerką. No to ja mogę wam powiedzieć, że filmik z kamerką na pewno pojawi się po tym, jak będziemy mieli 100 subów. No na razie jeszcze trochę brakuje, później może się pojawimy. Więc na razie jeszcze nie. I tak, co my tu jeszcze mamy z budynków na pewno? To tak, śmieci, właśnie jedno nam się zapełniło ze śmieciami. Co tu się stało? Ludzie ludzie zaczęli nam uciekać. A mi się nie podoba. To mi się naprawdę nie podoba. Dobrze, zarabiamy dużo pieniędzy, co jest bardzo dobrą wiadomością. Gdyż dzisiaj jeszcze bym postawił parę ciekawych budynków. Nie, z drzewkami do tego. Okej, ładnie się połączyło, świetnie. I tak, pójdźmy sobie na razie standardową drogę. I ta druga będzie się łączyć z główną. Ten się ulepszył, a ja go wyburzam. No co za nieszczęście. Okej, słyszę burzę. To nie jest dobra wiadomość. Co innego, mamy tutaj jeszcze dużo ustawień co do edytowania wysokości gruntu. My sobie na pewno gdzieś zajmiemy jakieś wysokie góry. I wyspę. Nie wiem gdzie, ale bym chętnie gdzieś zrobił wyspę, na przykład tutaj. Tam jest nawet wyspa. No to jeszcze może coś pokręcimy. Co innego, tyle dzisiaj zauważyłem, że mamy cały czas jeden kwadrat żyjemy. W jednym kwadracie wszystko budujemy. Nie jest to normalne jak na City Skylines może, zresztą powiecie, ale spokojnie ludzie, nie bójcie się. Ja mam tu wszystko pod kontrolą. Na razie póki nie musimy kupować nowych kwadratów, no to nie kupujemy, no bo jakbyśmy kupili, to później byłyby problemy, bo za dużo miejsca i takie tam. Byśmy tracili pieniądze, tak, nie tracimy i żyjemy sobie spokojnie. Dobrze, tu pewnie będą ci marudzić o wodę, oczywiście, że tak. Tego nie ma, dodajmy ją. Okej, widzę, że jeszcze jeden chyba zbiornik trzeba będzie mieć. Czy on się napełnia? Nie, on się napełnia. W ogóle szkoda, że to nie jest przetłumaczone. Water tank user. No dobra, powiedzmy. Czy coś tu jeszcze? Tak, odpływ słodkiej wody. No to mamy, jak młode zauważyliście, tutaj są dwa odpływy. Na miniaturce były. Ogrzewania w naszym mieście na razie nie będziemy robić, bo jakoś do tego nie czuję ciśnienia. Mamy 11 tysięcy, czyli zbytnio dużo nie postawimy. Baza helikopterów medycznych. To jest, co byśmy chcieli postawić, ale jest jeszcze rzecz ważniejsza, czyli baza helikopterów gaśniczych. Bo jak się nam coś zacznie palić, no to będzie problem. Są jeszcze helikoptery policyjne, ale z nimi spokojnie, powoli. Ojejku. U mnie jest cisza przed burzą. Naprawdę zrobiło się cicho. Okej. I tutaj obok tego budynku, naprawdę nie wiecie co, ja tu mam świetny pomysł, to postawimy. O, proszę bardzo. Wesołe miasteczko obok naszej ekipy ratunkowej. Świetny pomysł, co nie? Jak tutaj jest z komunikacją ogólnie?
O tak, mamy jeden ten autobus, który sobie jeździ, krąży i jedzie tutaj. I tramwaje. A, no dobra, no to nie jest źle z tym wszystkim. Czyli na razie nie trzeba nic chyba głównie kręcić, z tego co widzę. Tak, jeśli jeszcze coś byśmy zrobili, jak już tutaj się wybudowały te budynki, tu będzie przejście. W takich miejscach robi się przejścia po to, aby ludzie mogli sobie spokojnie przechodzić. I tutaj również. Dobrze. Zaczynacie marudzić na śmieci. Aha, dobra, nie dziwię się. Obydwa wysypiska się zapełniły. Świetnie. Naprawdę świetnie. Trzeba postawić kolejne. Się zmieści tu, zaraz zmieściło się. No niestety trochę sobie zanieczyszczamy tutaj nasze lasy i to ogólnie, ale. Dobra, jak tam kamienie milowe? A nie, 8000 to jeszcze. Jeszcze trochę do tego mamy. Mamy dopiero jeden. Nie, chwila, coś. Coś mi się znowu zacięło. No, 16 minut już nagrywamy, a mi tu pokazuje 11. A to niedobry. Tu jest jakiś ten budynek. A tak, tu jest jakiś ten stary. Okej. Okay. Tak, czekajcie, czy my tu puściliśmy? Tak, tu puściliśmy te tramwaje. Dobra, czy jakieś budynki konkretne chcą się budować? Tak, tutaj sobie zrobiliśmy nasz. To mamy. Ludzi. Ludzi chce być więcej. Nie, to za chwilę będziemy kupować nowy kawałek ziemi. Bo jak chce być więcej ludzi, to do ludzi są potrzebni. Dobrze, jak będziemy mieli te 20 tysięcy, to chętnie bym spłacił ten jeden kredyt. Bo on mi trochę tutaj ciąży, naprawdę. Nie było żadnej przerwy. Przecież nie było, wy jej nie widzieliście. Dobrze, tak. Tutaj sobie puścimy kolejny pas handlowy. Chociaż nie, wiecie co? Tutaj od razu od drogi puśćmy ich. Jakoś nie sądzę, żeby ta droga była jakaś strasznie głośna. I tak, mamy kolejną nową dzielnicę. Ona będzie gdzieś tutaj. O, tutaj do rzeki. A rolnicy będą tutaj do tego naszego kanału. Tak, żeby to fajnie mniej więcej wyglądało. I wy tu jesteście, tak, tu jesteście, czyli macie nowe dwie dzielnice do nazwania. Skwer Krzyżyki i dzielnica Orłowiec. Dobrze. I brakuje wam wody. No jasne. Bo przecież ja bym był szczęściarzem, gdyby wam nie brakowało wody. Dobrze, tam brakuje w niektórych miejscach. Tak, swoją drogą pierwszy raz użyliśmy kanałów. Co do tych tutaj, o tego co tutaj mamy, to ja to używam, ale wy tego zbytnio nie widzicie. Tak w międzyczasie, że się wyrażę. Ścieżki, no to widzicie, że używam. Natomiast takie rzeczy jak nabrzeże, no to na razie nie, no bo nie jesteśmy wzdłuż wody, tu trochę użyliśmy. I wałów też jeszcze póki co nie. Opuszczony budynek, wiem, widzę, ale nie chcę mi się ich wyburzać. Tak, może jeszcze wrócą. Może się nawrócą. Wiecie co, tym ludziom by się przydał na pewno tu jakiś autobus. Nie. Nie nowy, tylko stary trzeba im puścić. On tu sobie podjedzie. I będzie mieć tu sobie przystanki, tak? Oni będą zadowoleni, ja będę zadowolony. I do ścieżki trzeba podpiąć. Dobra, tutaj tak ich możemy puścić. Tak, tu widzę, że jest ścieżka, ale ścieżkę na razie, czekaj, rozwalmy. Bo ona nie jest aż tak tutaj niezbędna bardzo. I tu sobie zrobimy wjazd. Wjazd do przemysłu. Wiem, że to jest pewnie zły pomysł, ale trudno. Dobrze, i tak. To wszystko, gdzie nie ma przemysłu, będzie handel tutaj. Później może sobie go. Nie, to będzie zwykły handel taki. Tu będziemy głównie szli w zwykły, bo zwykły też gdzieś musi być. Co nie? Tak, te kable nie są nam zupełnie tu już potrzebne. Więc tak, dzięki temu tu jakieś domki się pojawią. Tu też jakiś handel się pojawi. I tu. Natomiast tutaj się za szybko nie budujcie ludziska, ponieważ tutaj ścieżka jest. Może trochę tutaj, co prawda, przycumowała, ale tu jest ścieżka. Czyli to będzie mniej więcej jakoś tak. I to, że dzisiaj ten odcinek się pojawia w poniedziałek, to jest tylko jednorazowy błąd, jakby coś. To jest tylko raz. Normalnie tego tak nie będzie. Czy ja będę na to, żebym się spieszył?
No może tak trochę. Ale to pewnie ze stresu przed tym, że przed domem jeszcze burza. Dobrze, tak. Tutaj mamy ścieżkę, teraz trzeba zrobić tylko z niej zejścia. Mamy 41 tysięcy, jest. Naprawdę mówię wam, że w tej serii nawet całkiem nieźle zarabiamy. A to jest potrzebne do Naturalny Zasad. Akurat zarabianie do tego dodatku to jest najważniejsza rzecz. Czekajcie, my robimy inaczej te wejście przecież. O, tak. Chcę sobie zupełnie zejście. Dobra. Mają. Mogą chodzić. A ci tutaj, ponieważ nie dostali nic, damy im ścieżkę tak. Tak? No to im się spodoba, jak będą mogli jak chodzić. Tu im postawimy jeszcze jeden z tych takich nowych parków. No ci na razie nic nie dostaną, bo na razie nie mam pomysłów, jak im coś wstawić. Dobrze, mamy trochę pieniędzy. Aby do piękna dzisiejszego odcinka będziemy zbierać do tych 90 tysięcy za to. Czyli kredyt zostaje. Ale no to trudno. Tak. Tu jest sobie droga i my byśmy sobie ją na razie pociągnęli trochę prosto. Tu kiedyś te tramwaje będą jeździć, tak? Jakby ktoś się zastanawiał. To, że na razie ich tu nie ma, to jest tylko chwilowe. Dobrze, tu. Ej, trochę przykrótką tą drogę zrobiliśmy. Okej, i już widzę, że się robi pierwszy problem. Czyli trzeba wyłączyć... Dobra, to też nic nie daje, czyli trzeba włączyć przyciąganie. I zrobić tu taką zakrętną drogę, bo ponieważ jesteśmy już blisko koryta. Wygląda, jak widzicie, to koryto nie jest jakoś po brzegi wypełnione, ale... Aby było bardziej po brzegi, można wstawić tu jeszcze, ile to kosztuje? Dwa i... Teraz co? 2000. To można niby im tu wstawić jeszcze taki jeden. Bardzo. To jeszcze będzie lepiej to wylewać, trochę podnieść im tu poziom wody, a to by się akurat przydało. Dobra. Dalej. Tak, tu będą domki. To już tak jak mówiłem. Dawaj, pędzel średni, nie chcę się, nie będę tutaj się paprać z tym. Ciach. Może bez przesady. Nie. Tutaj tu miały być domki. I tutaj wiadomo co, sklepy i ska, bez przesady. Woda. Będzie jej wam brakować tutaj. Postawmy ją tak i miejmy nadzieję, że nie będziecie marudzić. Już macie wodę, tak? Nie marudzimy. Dobrze. Tak, dzisiaj jest naprawdę odcinek na fali, aby dużo zrobić. I mi się już znowu stopę zaciął. Serio? 23 minuty i naprawdę do mnie burza idzie. Już zaczynam nawet ją czuć. Wow. A, no tak, stąd te helikoptery zaczynają lecieć. Aż mi tu się zaczął robić cień. Co z wodą jest tak właściwie? Okej, zapasy z wody. Szkoda, że nie pokazuje, ile jest potrzebnych zapasów na całe miasto. To by się przydało. A, no trudno, dobra. Z tego co widzę, te zbiorniki są prawie 100% pełne, okej. Okay. Ci nie wysyłają żadnych samochodzików, bo nie mają po co w sumie. Dobra, mam 60 tysięcy. 60 tysięcy z tego co pamiętam było... Nie, nic nie było za 60 tysięcy. Może coś, czego już nie pamiętam. Jakby coś... Tak, tu będzie jeszcze trzeba wstawić kolejny schron. Wiem, że tu jest droga, ale jej na razie nie mam zamiaru łączyć. Bo ona nam trochę spowoduje korków. Dobrze, popyt ładnie jest niwelowany. Tak, trochę przepisów. Przepisów na razie też nie włączam, bo one trochę też zużywają. Ogólnie jest zimno, bo jest 9,9 stopnia. No dobra. Co z prądem? Prąd jest na poziomie dobrym. Dobrze, czy póki co jest? Widzę, że jest dobrze. Handel chce się rozbudowywać. Mam tu puściłem już autobus, tak? Co wy tu mi jeszcze maludzicie? Można siebie przesunąć gdzieś tutaj, a od tych tu puścić. Teraz, nie, my przenieśliśmy.
Tutaj oni mają cały czas mieć. I to jeszcze najlepiej bliżej tej ścieżki. O. Ładnie, ładnie. Dobrze, chcę się rozbudowywać. Znaczy, ja chcę, żeby się oni rozbudowywali. No właśnie tak... Znaczy, chcę pieniądze, ale nie chcę, żebyście się rozbudowywali. Nie, dobra. Tak, tu widzimy dokładnie zarysy, gdzie będzie nasze miasto później szło wszerz. Tak, tu będzie na pewno szło i... Tak, tu będą te tramwajowe, ale na razie ich jeszcze nie budujemy, bo nie... Czemu ty się tu nie chcesz wczepić, tak? O! No. Czemu on się tu nie chciał wczepić? To oto jest pytanie. Dobrze, tutaj i tutaj powiedzmy, że do tej ścieżki, bo do tej drogi, bo ona tu będzie wjeżdżać. Spokojnie, demo, naprawdę muzyka pasuje do tego, co tu się u mnie teraz dzieje. Dobrze, jeszcze jedna osoba chciała Rock City, więc z dumą na sam koniec mogę to puścić. Mogę bardzo chętnie włączyć to radio i będziemy lecieć z tym, bo tu się zaczyna naprawdę niezła jazda. No, w budynek. Baza helikopterów medycznych. Wiem, że coś takiego jest, ale... O, już mi tu mówi, że za chwilę mam kończyć. Wiem, mi się to nie podoba, wam pewnie tym bardziej, ale za chwilę to pewnie nastanie. That will come. Ale spokojnie, prawdopodobnie dziś będzie timelapse lub nie. Tego jeszcze nie wiem. Okej, zła wiadomość. Kolejne wysypisko pełne. Ponieważ jedziemy na tak dużym speedzie, to nam się wysypiska na normalnie zapełniono ją w imieniu oka. Dobrze. 7000 zostało. Naprawdę. To nie jest dużo. Raz, dwa, trzy, cztery pieniądze wlatują do mnie. Właśnie tutaj możemy dać im ścieżkę. Śmiało, ścieżka tu chętnie się przyda. Oni tutaj biegają, tak? No to będą mieli lepiej. Okej. Dobrze, mamy jakby coś tutaj opcji ewakuacji. I cały czas niestety, ale nie widzę żadnych katastrof, aby nadchodziły. Zniszczenia. Wykrywanie katastrof. Detekcja wstrząsu. No to jak widzicie na razie nie ma zbyt dużo. Mamy w ogóle jedną rzecz tylko do szukania tego. To też jest dobre. Ale z tego co pamiętam więcej nie możemy. Jest! Możemy postawić helikoptery. Stawiamy szybko i kończymy od razu. Helikoptery te muszą być zasady. Czekajcie, to jest tylko baza helikopterów, tak? Tak. Przy wodzie. Czyli tutaj. Oto i proszę bardzo. Jest kolejna stacja helikopterów. Helikoptery gaśnicze stacjonują w bazie. Są jedynym sposobem na ugaszenie pożarów lasów, ponieważ mogą docierać do miejsca bez dostępu drogowego. Dobrze, świetnie. Tylko ty na razie jeszcze nam na nic się nie nadasz bez tej wieżyczki. Tak rzecz mówiąc. Dobrze, wiem, już trochę lata. Kolejny kamień milowy będzie w kolejnym odcinku. Miasto nam się bardzo chce rozbudowywać. Dlatego możecie myśleć, co byście chcieli, gdzie jaką nową dzielnicę. Pamiętajcie o nazwaniu tej dzielnicy i tej dzielnicy, nazwy dla tych dwóch dzielnic. No i oczywiście nie zapomnijcie komentarze, jakbym coś tutaj pokręcił, czy coś jeszcze innego. No ale ja pozostawiam was z prawdopodobnie krótkim timelapsem, no bo... Ja tu mogę dużo wymyśleć, ale na pewno jakoś mnie tutkę stąd wymyśleć coś, bo te dwa budynki, które tutaj są, one tu nam będą potrzebne, wiecie? Ja to sobie jeszcze trochę przestawię, a mianowicie tu na pewno będzie wychodzić droga, wcześniej czy później, tego akurat jeszcze nie wiem. Tu będziesz ty. Koszt przeniesienia 20 tysięcy, co? Okej, to nie był dobry pomysł. To naprawdę nie był dobry pomysł. I nas nie stać. No jasne, jasne. Dobra, to w trakcie timelapse prawdopodobnie dostawię tutaj jeszcze jeden ten budynek. Bo ja tutaj go naprawdę potrzebuję. Takie dwie bazy to już będą naprawdę wystarczające dla naszego miasta. Na to, co jest aktualnie. Dobrze. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, zostawcie w górę.
No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć! Powiem wam, że mamy właśnie ostrzeżenie o meteorze w skali 7-1, także dosyć duży, takich jeszcze nigdy nie widzieliśmy na moim kanale i on spadnie w następnym odcinku, więc dobrze, że przygotowaliśmy się na takie nieprzyjemności. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!